W tym filmie pokażę Ci, jak wyglądają wszystkie cztery rodzaje craftingu w Diablo 4, więc zaczynamy, a zaczynamy od czegoś najprostszego, czyli od alchemika. Alchemik ma bardzo trzy proste zadania. Mianowicie, rzecz numer jeden to jest ulepszanie naszej mikstury leczenia. W Diablo 4 wygląda to tak, że mamy miksturkę leczenia, którą możemy używać po to, żeby przywrócić sobie oczywiście zdrowie, no i możemy tą miksturę uleczać, bo tak jak widzisz tutaj na początku mamy 80 punktów zdrowia, no i żeby było to bardziej sensowne na późniejszych poziomach, no to trzeba tą miksturę ulepszyć. Nie ma tutaj na samym starcie zbyt dużych wymagań, raptem parę kwiatków, które nie trudno zdobyć, później tak samo. Natomiast z każdym kolejnym levelem tych matsów jest coraz więcej i są one coraz trudniejsze do zdobycia. W związku z czym, żeby stworzyć tą wspaniałą miksturę leczenia, będziemy musieli trochę tych rzeczy pozbierać. Samo ulepszenie wygląda tak, że klikamy tutaj i klikamy ulepsz. Nie ma w tym nic specjalnie trudnego. Drugą rolą alchemika jest tworzenie eliksirów. Są to takie potki, które dają przede wszystkim jeden bonus, tak jak tutaj mam na przykład zwiększ odporność na cieniu 15%, zwiększ odporność na błyskawice o 15%, zwiększ obrażenia od przytłoczenia o 20%, czy na przykład zwiększ szansę na unik o 5%. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o te potki, a drugą jest to, że zwiększa zdobywane doświadczenie o 5% na 30 minut. I to są słabe potki, pewnie później będzie można robić normalne i w końcu jakieś mocne, czy więcej tych leveli będzie. Dokładnie nie wiem, jak to działa jeszcze. No i tak, te potki też potrzebują jakichś określonych maców, są to w tym przypadku kwiatki, później pewnie będą dodatkowe macy. Będziemy chcieli tych potek, czy też eliksirów w sumie, używać non-stop, dlatego że dają nam dodatkowe doświadczenie, czyli przyspieszają progres naszej postaci, plus też dają nam dodatkowe statystyki, które na pewno się przydadzą w walce, więc jest to rzecz, którą będziemy raczej farmić regularnie. Trzecią opcją są kadzidła, ale na ten temat totalnie nic nie wiemy, ani czym są, ani jak działają, ani do czego służą, ani nic innego, więc to zobaczymy prawdopodobnie przy okazji premiery gry. No i tutaj mamy jeszcze jedną zakładkę, a mianowicie ulepsz zasoby, czyli miejsce, w którym możemy ulepszać m.in. niskolevelowe kwiatki do wyżej levelowych kwiatków. Jest to taka opcja, żebyśmy nie siedzieli z tymi najniższymi kwiatkami, nie mając tych najwyższych, bo po prostu możemy sobie wyfarmić na początku trochę tych kwiatków, a później je pozmieniać. No i możemy też tutaj przykładowo rudę srebra zmienić w kawał żelaza, czy wyprawioną skórę, czy niewyprawioną skórę w wyprawioną skórę. A tutaj kawał żelaza w rudę srebra, przepraszam, w drugą stronę to działa. Więc takie opcje mamy u alchemika. Lecimy dalej. I'll be here soon. Drugim rodzajem craftingu jest pan kowal, u którego spędzimy na pewno sporo czasu. Podstawową opcją, czy też funkcją tego kowala jest zniszczenie przedmiotów po to, żeby wyciągnąć z naszych itemów macy do craftingu. Czyli mamy przykładowo takie spodnie, niszczymy je sobie i dostajemy takie oto materiały. Te materiały oczywiście wykorzystujemy do różnego rodzaju craftów. No poza tym możemy tutaj naprawić ekwipunek, jeżeli nam się popsuje od na przykład umierania. No i też bardzo istotna opcja, możemy nasze przedmioty ulepszać. Każdy przedmiot może zostać ulepszony określoną ilość razy. W przypadku na przykład tej różdżki jest to 4, w przypadku takich żółtych itemów są to 3 razy, w przypadku niebieskich są to 2 ulepszenia. Te ulepszenia, mówiąc krótko, zwiększają nam statystyki. Tak jak tutaj widzimy, dostaniemy plus 9, 0,4, 0,8, 16, 0,5, 0,6. I na 100% będziemy chcieli nasze itemy ulepszać regularnie. Nie wiem, czy co jakiś czas, czy po prostu na maksymalnym levelu, ale będziemy chcieli wydobyć z nich jak najwięcej, w związku z czym te ulepszenia będziemy często robili. Same ulepszenia kosztują różnego rodzaju materiały w zależności od poziomu danego ulepszenia i tego, jaki item ulepszamy oraz item levelu pewnie tego itemu. No i też kosztują gold. Dlatego też gold w tej grze może być bardzo istotny, bo praktycznie każdy z tych craftingów kosztuje ten gold. No i to tyle, jeżeli chodzi o kowala, naprawianie, odzyskiwanie, ulepszanie. Lecimy dalej. Złotnik ma kilka podstawowych opcji. Przede wszystkim możemy sobie każdy nasz gem ulepszyć. Czyli jak mamy 3 nadkruszone rubiny, no to możemy sobie tutaj wybrać, żeby zrobić 3 rubiny, które są już surowe, czyli są po prostu lepsze, dają lepsze statystyki. To jest opcja podstawowa. Dalej mamy możliwość usunięcia klejnotu z gniazda, czyli mamy tutaj narzędzie i mamy w tym przedmiocie klejnot. Możemy sobie kliknąć i ten klejnot trafia do naszego inwentory. Możemy teraz wrzucić tutaj przykładowo lepszy klejnot. Kolejną opcją jest dodanie gniazd. Do kilku itemów możemy sobie takie gniazda pododawać. No i dzięki temu, że dodamy sobie takie gniazdo, oczywiście możemy w ten przedmiot wrzucić klejnot, prawda? Jest to taka dodatkowa opcja, która nie jest zależna od samego itemu. To nie jest tak, że to gniazdo na przykład zajmuje nam jakieś afiksy, to jest po prostu dodatkowa opcja. Natomiast, żeby to gniazdo dodać, potrzebujemy jednego bardzo ważnego matsa. A mianowicie czegoś takiego, jest to pokruszony pryzmat, który wypada z world bossów. Dlatego world bossów będziemy musieli klepać, żeby nam to wypadało, żebyśmy ten przedmiot mieli i mogli te gniazda dodawać. Oczywiście również kosztuje to golda. Kolejną opcją, jeżeli chodzi o złotnika, jest możliwość ulepszenia
ulepszania przedmiotów, tylko że tak jak widzisz, nie tych, które możemy ulepszać u kowala, a właśnie biżuterii, czyli pierścieni albo naszyjników, czy też amuletów. I możemy sobie taki przedmiot również ulepszyć, tak żeby, mówiąc krótko, był po prostu lepszy, co nie jest zbyt odkrywcze tak w sumie. Tak, proszę Państwa, wygląda złotnik, a my przechodzimy do ostatniej opcji craftingu, czyli do okultysty, który jest zdecydowanie podstawą w Diablo 4. Pozwolę sobie tutaj wyłączyć kamerkę, żeby było lepiej widać. Jeżeli chodzi o okultystę, mamy tutaj kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim mamy możliwość naznaczenia aspektem naszych itemów, czyli przykładowo. Wypadła mi taka oto broń. Jest to kostur, który ma moc przedmiotu 359. Moja aktualna broń ma moc przedmiotu 320, więc ta broń jest o wiele lepsza od mojego itemu. Powiedzmy, bo moja broń ma 3 afiksy, natomiast ta legendarna ma 4 afiksy, to też jest bardzo istotne. Ale załóżmy, że ta broń jest lepsza, natomiast ona nie ma legendarnego afiksu. I mogę zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo użyć kodeksu potęgi, albo użyć aspektu z ekwipunku. Jeżeli chodzi o kodeks potęgi, kodeks of power, wygląda to w ten sposób, że mamy chyba nie wszystkie, ale na pewno większość możliwych aspektów czy też mocy z broni legendarnych w formie takiej księgi. Tutaj mamy update'ik, ponieważ twórcy po becie powiedzieli, że Codex of Power nie ma nawet połowy wszystkich dostępnych mocy legendarnych, a dodatkowo stwierdzili, że gracze chyba nie zdają sobie sprawy, jak wiele dziwacznych, ekscytujących i absolutnie zbalansowanych mocy znajdzie się w pełnej wersji gry w porównaniu z otwartą betą. Tak więc to, co widzieliśmy w otwartej becie, to jest tylko część, a tych mocy jest o wiele więcej. Te aspekty odblokowujemy, robiąc dungeony, czyli mówiąc krótko, będziemy chcieli zrobić jak najwięcej dungeonów, żeby odblokować sobie jak najwięcej tych aspektów. I tutaj mamy różnego rodzaju aspekty, które możemy wrzucać na naszą broń. Mamy też napisane, gdzie go odblokowaliśmy. Na przykład tutaj odblokowuje się po ukończeniu grota szronoblizny w strzaskane szczyty. I te aspekty to są aspekty z przedmiotów legendarnych, ale uwaga, uwaga, one zawsze mają najmniejsze role. Przykładowo tutaj, za każdym razem, gdy seryjne błyskawice przeskakują od ciebie, zyskujesz 4 punkty many. A rol, jaki może nam wypaść na przedmiocie legendarnym, jest od 4 chyba do 8. Czyli możemy iść na łatwiznę i po prostu wziąć sobie te aspekty, a możemy też szukać przedmiotów z odpowiednimi aspektami i tych aspektów użyć. Zaraz pokażę, jak te aspekty z legend się wydobywa. Tak więc Codex of Power to jest jedna opcja. Drugą opcją jest właśnie, tak jak mówię, aspekty z ekwipunku. To jest druga opcja okultysty. Możemy wydobyć aspekt. Tutaj dla przykładu mam sobie taki oto amulecik. Twoje wiązki mają 30% szansy na podążanie za wrogami. I tak jak tutaj widzisz, na szaro w nawiasie jest napisane, że możliwy rol tej umiejętności to jest od 22,5% do 37,5%. Gdybym ten aspekt chciał użyć z Codex of Power, to zawsze byłoby to 22,5%. I tutaj robimy sobie tak, następnie klikamy tutaj i w tym momencie ten przedmiot ulega zniszczeniu, a my dostajemy całkiem nowy aspekt, który teraz możemy tutaj użyć, czyli wrzucamy sobie amulet. Ten amulet nie musi być wcale żółty, on może być legendarny. I dorzucamy sobie aspekt. I teraz jak sobie tutaj kliknę, to ten aspekt zostanie na ten amulet nałożony. Oczywiście ten aspekt, który tutaj jest w tym momencie, zniknie z tego przedmiotu. Tak wygląda pozyskiwanie aspektów, tak wygląda ulepszanie przedmiotów, czy to rzadkich, czy to legendarnych, do tego, żeby miały aspekty takie, jakie chcemy mieć. Kolejną bardzo istotną opcją jest zaklinanie przedmiotów. Zobacz, mam takie rękawiczki przykładowo i chcę, żeby zamiast tej kuli ognia było tutaj coś innego. Mogę sobie to wrzucić tutaj, kliknąć w ten sposób i teraz zaklnąć i gra zaproponuje mi nowe możliwości afiksów na tym przedmiocie, czyli nowe po prostu umiejętności tego jakby przedmiotu. Czyli może być tak, że zamiast tego wypadnie mi na przykład 15 do intelektu, co mnie bardziej jara. Ale żeby to zrobić, potrzebuję czegoś, co się nazywa czarci róża. Jest to niezwykle rzadki przedmiot, który wypada tylko z piekielnego przypływu. Jest to taki event, który spotykamy na endgame'ie, na trzecim poziomie trudności świata i polega on na tym, żeby zabijać potwory. Z tych potworów wypadają nam klucze, a tymi kluczami otwieramy skrzynki. Tam właśnie możemy ten kwiatek znaleźć. Dlatego będziemy chcieli na endgame'ie robić te piekielne przypływy. Kolejną opcją okultysty jest wykonanie pieczęci. Pieczęcie to są klucze do koszmarnych podziemi. Czyli jak mamy normalne podziemia, czy też dungeony,
to mamy jeszcze wersję ulepszoną Nightmare Dungeony, czy też Koszmarne Podziemia. I możemy sobie takie klucze produkować różnych poziomów, tutaj mamy do wyboru ich bardzo, bardzo dużo, ale żeby taki klucz wyprodukować, potrzebujemy proch pieczęci. Ten proch pieczęci zdobywamy z tego, że te pieczęcie rozkładamy, czyli jak będziemy mieli taką pieczęć, to możemy sobie kliknąć, zniszczyć tą pieczęć i pozyskać ten proch po to, żeby stworzyć kolejną. Dobrą wiadomością jest to, że tych pieczęci wypada całkiem sporo i nie jesteśmy w stanie wszystkich zużyć, bo jak idziemy na jeden dungeon, to wypadają nam zazwyczaj 2 czy 3 z tego co pamiętam, w związku z czym robi się ich naprawdę sporo i chcemy je w pewnym momencie zacząć niszczyć. Tak wyglądają możliwości okultysty, a zarazem tak wyglądają wszystkie 4 rodzaje craftingu, jakie są dostępne w Diablo 4. Jeżeli już wiesz, jak wygląda crafting, to być może chcesz dowiedzieć się, co może ci się w tej grze nie spodobać, bo jest kilka takich rzeczy, które niezbyt dobrze wyglądają na chwilę obecną. Tego możesz dowiedzieć się w tym filmie, ponieważ tam mówię o 7 rzeczach, które możesz bardzo szybko znienawidzić Diablo 4. Więc jeżeli interesują cię takie, powiedzmy, minusy, to warto obejrzeć.